Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dziś wygasa embargo, czyli zakaz wwozu i sprzedaży na terenie państw graniczących z Ukrainą, państw Unii Europejskiej, ukraińskiego zboża, produktów rolnych pewnego typu. Mamy zapowiedź polskiego rządu, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży tego zakazu, a my o to się ubiegamy, wówczas jednostronnie Polska taki zakaz wprowadzi. Czy ta operacja jest już przygotowana? To znaczy, czy polski rząd jest już przygotowany na to, że jeżeli dzisiaj tego przedłużenia nie będzie, to od razu dzisiaj polskie embargo zacznie działać? Tak, oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Ta decyzja zapadła w gronie Rady Ministrów. Już we wtorek została przyjęta uchwała jednogłośnie, że zamierzamy wprowadzić krajowy środek zakazu importu w sytuacji, w której taki środek nie byłby wprowadzony na poziomie unijnym. Jest przygotowany projekt rozporządzenia. Wczoraj rozmawiałem z ministrem Waldemarem Budą, ministrem rozwoju i technologii, który był tutaj w moim rodzimym Poznaniu. Także na ten temat rozmawialiśmy i mówił, że jest przygotowany projekt rozporządzenia. W razie, gdyby nie został wprowadzony środek przedłużenia na poziomie unijnym, późnym popołudniem bądź wieczorem takie rozporządzenie zostanie podpisane. Także rolnicy mogą tutaj być spokojni, że niezależnie od tego, na jakim poziomie to rozstrzygnięcie zapadnie, czy to będzie poziom europejski, czy to poziom krajowy, ich interesy będą chronione i zakaz będzie przedłużony. To panie ministrze, to w takim razie pytanie, czego pan się spodziewa, jakiej reakcji, jakiej decyzji Komisji Europejskiej? Wiemy o tym, że komisarz do spraw rolnictwa, pan komisarz Janusz Wojciechowski, no, bardzo mocno opowiada się za tym, żeby to embargo przedłużyć. Czego się spodziewa polski rząd? No, my przedstawiliśmy bardzo silne argumenty na różnych poziomach, od poziomu premiera poprzez ministra rolnictwa. Także pan komisarz Wojciechowski przedstawiał w gronie Komisji Europejskiej te argumenty. Tym zasadniczym argumentem jest, może inaczej, dwa są te zasadnicze argumenty. Pierwszy to taki, że sytuacja nie ustabilizowała się na rynku tych pięciu państw, w tym w szczególności na mocno dotkniętym rynku polskim, na tyle jak chodzi o te produkty, żeby można mówić o uwolnieniu importu zboża, który został wprowadzony tutaj zakaz w połowie kwietnia. Po drugie, jak chodzi o Ukrainę, Ukraina ma zagwarantowany transfer przez te kraje do innych krajów Unii Europejskiej i wolumen eksportu zboża z Ukrainy zmalał tylko na bardzo krótki okres czasu tuż po wprowadzeniu zakazu wiosną, natomiast wrócił do dawnego poziomu, a więc Ukraina nie jest poszkodowana tym zakazem importu. Zboże jest transferowane do innych krajów Unii Europejskiej i to są dwa powody, gdzie można na statystykach też pokazać, że dzisiaj no, podstawowy sens do tego, żeby i argumenty za tym, żeby przedłużyć zakaz importu zboża istnieją. Liczę na to, że instytucje europejskie te argumenty uwzględnią, ale jesteśmy przygotowani oczywiście także na wariant negatywny. No dobrze, a panie ministrze, gdybyśmy zerknęli za kulisy, to jak w takim razie to wygląda? Bo embargo ma dotyczyć państw przygranicznych, nie tak jak wspomnieliśmy innych państw Unii Europejskiej, więc jeżeli ktoś chce kupować to zboże, te produkty rolne, no to po prostu może je kupować, przewozi je przez Polskę i zabiera, wwozi do swojego państwa. Kto w takim razie działa przeciwko interesowi państwa polskiego, przeciwko no, polskim staraniom o utrzymanie embarga? No, instytucje europejskie podnoszą, że funkcjonowanie stabilne wspólnego rynku powinno obejmować takie same zasady we wszystkich państwach członkowskich. I to jest argument słuszny w warunkach normalnych. Dzisiaj mamy do czynienia z warunkami szczególnymi, warunkami, w których w Polsce został zdestabilizowany w odniesieniu do tych produktów rolnych rynek zboża i w związku z tym mamy prawo oczekiwać środków nadzwyczajnych. To jest też przewidziane traktatami, że w sytuacji nadzwyczajnej są podejmowane nadzwyczajne
kolejne środki. No, polski rząd kieruje się w pierwszej kolejności interesem polskich rolników i ochroną tegoż interesu. W związku z tym, mając na względzie właśnie ten priorytet, my oczekujemy od instytucji europejskich, że na sytuację kryzysową, a ta sytuacja kryzysowa cały czas nie została zażegnana, jak chodzi o rynek tych produktów rolnych, będzie reagowała środkami nadzwyczajnymi. Przy czym, mając doświadczenie z wiosny, kiedy instytucje europejskie zwlekały z podjęciem tego rodzaju środków i dopiero wprowadzony krajowy zakaz zmobilizował instytucje europejskie do działania i wprowadzenia odpowiednich rozwiązań na poziomie europejskim, dzisiaj jesteśmy przygotowani, aby właśnie przeciwdziałać ewentualnej dalszej destabilizacji, dlatego stąd deklaracja, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone na poziomie krajowym, po to, żeby rolnicy też wiedzieli, na czym stoją, żeby mogli czuć się spokojnie i nie obawiać się ewentualnych turbulencji związanych z brakiem odpowiedniej decyzji na poziomie unijnym. Panie ministrze, zmieńmy na moment temat. Włoska wyspa Lampedusa jest w tej chwili szturmowana przez tysiące migrantów. Ja mówię tysiące, bo te tysiące dosłownie w ciągu kilkudziesięciu godzin na tę wyspę dopłynęły. Już więcej jest migrantów niż samych mieszkańców Lampedusy, ale włoska Straż Graniczna podaje, że kolejne łodzie, łódki, statki z nielegalnymi migrantami z Afryki płyną. Jest zapowiedź włoskiego rządu, pan minister Salvini o tym powiedział na Sycylii, że będzie specjalny dekret dotyczący bezpieczeństwa. Włochy muszą podjąć taką decyzję, nie oglądając się na Komisję Europejską, bowiem polityka europejska zdaniem rządu włoskiego jest kompletnie nieskuteczna i nie wspiera Włoch. Salvini powiedział, że nie może być tak, że Włochy nie mogą czekać, aż pół Afryki przepłynie na ich terytorium. Jak pan patrzy na tę sytuację, ale w kontekście szerokim polityki europejskiej, bo Włosi mają żal do Komisji Europejskiej, do instytucji europejskich właśnie za brak reakcji i za tę błędną politykę prowadzoną tak naprawdę od lat. Na Lampedusie widać jak w soczewce wszystkie błędy popełnione w polityce migracyjnej w przeszłości i ich efekty. Polityka migracyjna na poziomie europejskim co najmniej od roku 2015 jest prowadzona przez część państw członkowskich i instytucje europejskie w sposób błędny. I pierwszym efektem tego była fala migracyjna, gdzie próbowano odpowiedzieć na to zupełnie nietrafnymi, szkodliwymi pomysłami obowiązkowej relokacji uchodźców. Ja przypomnę, że w 2015 roku niestety ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, rząd Ewy Kopacz, zgodził się na to, łamiąc solidarność Grupy Wyszehradzkiej, aby relokować uchodźców. To była decyzja z września 2015 roku i tylko to, że do władzy doszła Zjednoczona Prawica, wygrywając wybory na jesień 2015 roku i odmawiając wdrażania tego mechanizmu, uchroniło Polskę od tego, żeby migranci nielegalni byli relokowani na terenie Polski. My później mierzyliśmy się ze skutkami tej decyzji rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, skutecznie odwracając tą decyzję, i pan premier Morawiecki wywalczył w 2018 roku na forum Rady Europejskiej kompromis wokół tej sprawy, gdzie w konkluzjach zapisano, że mechanizm relokacji może być tylko oparty na zasadzie dobrowolności. Ten kompromis był utrzymywany przez około 5 lat i te próby właśnie wprowadzania szkodliwych propozycji były powstrzymywane. Powrócono wiosną tego roku do właśnie tego rodzaju szkodliwych propozycji. Spróbowano złamać kompromis na niższym poziomie, na poziomie ministerialnym, przełamać ten kompromis zawarty na poziomie liderów decyzją z czerwca przyjmującą ogólne podejście do tak zwanego paktu migracyjnego, gdzie zaproponowano zawarcie w tym pakcie migracyjnym także znowu mechanizmu obowiązkowej relokacji uchodźców z silnymi narzędziami dla Komisji Europejskiej co do kwot relokacji i co do kwot finansowych kar za brak relokowania. Polska się temu sprzeciwiała, jest też kilka krajów, które się temu sprzeciwiają. Mamy w tej sprawie w tej chwili mniejszość blokującą w odniesieniu do jednego aktu prawnego i to jest też sukces polskiej dyplomacji.
informacji. Ale polski rząd zaproponował też inne rozwiązanie. Chce, żeby tę sprawę rozstrzygnęli obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, bo jedno z pytań referendalnych, to referendum będzie towarzyszyło wyborom parlamentarnym 15 października, dotyczy właśnie tego przymusowego wpuszczania na terytorium Polski jakichś kwot później ustalanych, bo pani komisarz Johansson mówiła o tym, żeby tych kwot nie podawać na początku, że one później będą ustalane, więc dziś nawet nie wiemy, o jakich liczbach mówimy. No ale politycy opozycji, no nawet nie dalej niż wczoraj, ale w zasadzie to jest stały przekaz największej partii opozycyjnej, również polskiej lewicy, mówią, to nie jest problem przyjęcie tych paru tysięcy, kilkunastu tysięcy. No pani Janina Ochojska mówiła nawet, że gdyby był to milion, to w Polsce byłoby to możliwe. No, trzeba by było tylko Polaków odpowiednio na to przygotować, ale i milion by Polska mogła przyjąć takich przymusowych migrantów. Jak pan patrzy na te wypowiedzi? A w przeszłości Cezary Tomczyk mówił, że Polska jest gotowa na przyjęcie każdej ilości uchodźców. Wypowiedzi skrajnie nieodpowiedzialne, sprzeczne z polską racją stanu. Dlatego właśnie potrzebne jest referendum, żeby obywatele dali jasną odpowiedź tym wszystkim politykom, którym gdzieś chodzi po głowie rozważanie tego rodzaju propozycji, że nie ma społecznej zgody na rozważanie właśnie tego rodzaju szkodliwych decyzji. To po pierwsze, ale po drugie, to referendum ma bardzo ważny aspekt wzmocnienia naszej argumentacji na poziomie europejskim, bo dzisiaj cały czas dyskusja o pakcie migracyjnym trwa. My chwilowo udało nam się w odniesieniu do części aktów prawnych z paktu migracyjnego zbudować mniejszość blokującą, ale jest niesłychana presja i dążenie ze strony instytucji europejskich i szeregu państw członkowskich do tego, żeby te rozwiązania wprowadzić. Więc im więcej argumentów będziemy mieli przy stole negocjacyjnym, tym większa szansa, że te rozwiązania powstrzymamy. Oczywiście też ważne jest, jaki będzie rządził rząd po wyborach jesienią, bo jeżeli będzie rządził rząd, który w tej sprawie jasno zadeklarował sprzeciw, to sytuację mamy zupełnie inną, niż jeżeli rządziłby rząd, gdzie są politycy, którzy nie widzą problemu w tego rodzaju rozwiązaniach. Ale wynik referendum przy wysokiej frekwencji jednoznaczny, to jest argument, co do którego no, trudno znaleźć odpowiedź, że można zlekceważyć tego rodzaju wolę obywateli. Trudno mocniejszy argument w demokracji bezpośredniej niż niewola narodu wyrażona w referendum i dlatego to jest tak ważne. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, pan powiedział o tym, że trudno zlekceważyć głos, tym bardziej, czy jeżeli będzie to, no, można się tego spodziewać, bo sondaże na to wskazują, że będzie to głos jednak dość zdecydowany, głos polskiego społeczeństwa, które mówi nie przymusowej relokacji, że to będzie mocny sygnał dla Komisji Europejskiej, no ale z drugiej strony też słyszeliśmy to dosłownie kilka tygodni temu, wtedy, kiedy ta debata na temat kwot kwot zmuszających nas do przyjęcia jakiejś tam liczby przymusowych migrantów była bardziej gorąca i jeszcze toczyła się na forum europejskim, bo zdaje się, że w tej chwili nieco tę sprawę wyciszono. No to wówczas pani komisarz Johansson mówiła o tym, że to referendum jest zupełnie bez sensu, bo ono już jest za późno, wszystko jest ustalone i nikt nie będzie go brał pod uwagę, jak pan patrzy na tego typu wypowiedzi. Tego typu wypowiedzi są lekceważące dla podstawowej instytucji demokracji bezpośredniej, jak już wspomniałem, jaką jest referendum. Instytucje europejskie w przeszłości, wtedy, kiedy lekceważyły głos obywateli, to nie kończyło się to dobrze. W tej sprawie mogę powiedzieć jedno, że nawet jeśli zdarzyłoby się, załóżmy tutaj taki wariant negatywny, że instytucje europejskie mimo silnego głosu wyrażonego w referendum zbudują większość, przełamią opór części państw członkowskich, bo to niestety
bardzo często tak wygląda. To obserwowaliśmy w czerwcu, gdzie na początku była grupa państw członkowskich stanowiąca mniejszość blokującą. To zostało przełamane w toku rozmów i negocjacji i nacisku instytucji europejskich. Więc jeżeli tak miałoby się stać w przyszłości i akt prawny w tej sprawie, mimo sprzeciwu Polski i innych państw członkowskich, mimo głosu polskich obywateli wyrażonego w referendum, zostałby tego rodzaju wprowadzony, to Polska, mając oparcie o taki wynik referendum, po prostu na podstawie własnej konstytucji odmówi wprowadzenia tego rodzaju decyzji. Polska nie będzie stosować szkodliwych mechanizmów narzucanych nam w zakresie polityki migracyjnej w sytuacji, w którym będzie silny głos obywateli. Po prostu referendum jest wiążące zgodnie z konstytucją w ważnej, strategicznej sprawie, a to jest sprawa polskiego bezpieczeństwa i można ją absolutnie za taką sprawę uznać. Więc to referendum, niezależnie od tego, czy to się pani komisarz Johansson podoba, czy nie, ono ma po pierwsze duży wymiar polityczny, jest to ważny wymiar polityczny tego głosu obywateli, ale po drugie ma też wymiar konstytucyjny. Dobrze, i ale wiążący panie ministrze, dla władz. To ja zapytam wprost, czy pana zdaniem te namawianie wyborców do tego, żeby nie brali udziału w referendum, żeby nawet niszczyli karty referendalne, bo to co i róż słyszymy od polityków formacji opozycyjnych, również od dziennikarzy, celebrytów, którzy są związani chociażby z tym środowiskiem, to jest tak naprawdę jednak wpisywanie się w ten scenariusz europejski, który zakłada wprowadzenie przymusowej relokacji. Wie pani, panie redaktor, znaczy wobec tych wszystkich absurdalnych głosów trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, o co tu chodzi, że część partii wybranych w demokratycznym procesie, mieniących się mianem partii demokratycznych, namawia do tego obywateli, żeby odmawiali bądź kwestionowali udział w najbardziej demokratycznej instytucji w systemie, która nigdy w przeszłości przecież nie bywała kwestionowana. W sprawach ważnych co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, czy kwestie takie, no ale dobrze, jak podwyższenie wieku emerytalnego, czy właśnie... To jest powtórzenie głosu wspominanej już w naszej dzisiejszej rozmowie pani komisarz Johansson, to ona pierwsza powiedziała, że nie chce, żeby w Polsce było takie referendum, że ono jest bez sensu, że to już za późno, że wszystko zostało uzgodnione i tutaj głos Polaków już nic nie zmieni. No to jest kontynuacja, być może bardziej brutalna, natomiast tak naprawdę no to jest kontynuacja tego głosu. Tak, i zadając to pytanie, o co tu chodzi, na myśl przychodzi w zasadzie jedna odpowiedź. Ci politycy, czy ci dziennikarze, którzy namawiają do tego, żeby w tym referendum nie brać udziału, no w istocie wychodzą z założenia, że głos obywateli wyrażony w referendum może utrudnić tym siłom politycznym podejmowanie decyzji, czy też promowanie decyzji, no bo mam nadzieję głęboką, że po wyborach nie będą mieli szansy żadnych decyzji podejmować, a więc promowanie decyzji, które są no, niezgodne z oczekiwaniami właśnie obywateli. No, zdecydowanie łatwiej jest dyskutować o obowiązkowym mechanizmie relokacji migrantów, nie mając silnego wyniku referendum, jeśli się jest zwolennikiem takiego mechanizmu, niż dyskutować o tym, czy promować takie pomysły wbrew obywatelom. Więc ja mam po prostu takie poczucie, że te partie i ci dziennikarze obawiają się głosu obywateli. A to już jest bardzo niedobrze. Jeżeli jakakolwiek partia demokratyczna obawia się głosu obywateli, to tutaj wszystkim obywatelom powinna się zapalić czerwona lampka. Panie ministrze, czy nieprawidłowości wykryte przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę, wiemy, że kilka osób dostało zarzuty, już ma postawione te zarzuty, trzy osoby zostały na wniosek prokuratury i za zgodą sądu tymczasowo aresztowane. To jest sprawa dotycząca wydawania polskich wiz. Czy to w jakikolwiek sposób może zagrażać Polsce, no, na przykład w relacjach, nie wiem, ze Stanami Zjednoczonymi, bo też są takie sugestie, czy w naszej obecności w strefie Schengen?
W mojej opinii nie, ponieważ oczywiście w żaden sposób nie wolno lekceważyć wątpliwości czy nieprawidłowości wokół tej sprawy i dlatego tym intensywnie zajmują się odpowiednie służby. Warto też zostawić tym służbom odpowiednią przestrzeń do działania i bez ingerencji polityków. Politycy powinni być w mojej opinii jak najdalej od służb po to, żeby one mogły właśnie w sposób właściwy realizować swoje obowiązki. Natomiast sprawa w swojej skali no, dotyczy wedle mojej wiedzy, chociaż moja wiedza jest tutaj no, raczej medialna, no, nie mam przecież wglądu w działalność służb w tej sprawie, ale kilkuset przypadków, a nie kilkuset tysięcy, jak próbuje to promować opozycja, która próbuje z tego kreować temat właśnie o skali jakiejś dotyczącej kilkuset tysięcy przypadków. No, ale, no, wedle mojej wiedzy takiej, jest to... O takiej skali mówił wczoraj i również na antenie radiowej jedynki pan minister Mariusz Kamiński mówił właśnie, że to jest kilkaset przypadków, a nie jakieś liczby idące w tysiące. No właśnie, no więc to jest przecież nieporównywalna skala. Kilkaset tysięcy, a kilkaset to są zupełnie no dwie jakby nieporównywalne skale problemów. To po pierwsze. Po drugie, zajmują się tym odpowiednie służby. Po trzecie, dymisję natychmiast zdymisjonowany został wiceminister odpowiedzialny potencjalnie za te nieprawidłowości, czy wokół którego działań można mieć pewne wątpliwości. Więc tutaj są szybkie działania wdrażane i to powinny także, mimo że przecież czas jest gorączy kampanii politycznej, ale nikt nie waha się tutaj realizować swoje obowiązki. Służby działają. To pokazuje najlepiej, że państwo polskie działa także wtedy, kiedy są wątpliwości, także wątpliwości dotyczące polityka z własnego obozu, czyli wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Panie ministrze, i na koniec jeszcze powróćmy do sprawy tej nielegalnej migracji, bo to może warto też opisać, jak ten proceder, oczywiście pokrótce opisać, jak ten proceder naprawdę wygląda, bo to jest gigantyczny biznes, który no, wedle wszystkich organizacji, które się zajmują właśnie takimi działaniami zorganizowanych grup przestępczych. Później jest, no po prostu finansuje handel narkotykami i to jest proceder, który jest skrajnie niebezpieczny. Też proceder wykorzystujący no nieszczęście i trudne położenie, jakieś też pragnienia ludzi, którzy mieszkają w krajach, w których po prostu źle się dzieje pod względem gospodarczym i każdym innym. Ale ja pamiętam 2019 rok. Wówczas była taka głośna sprawa statku, który był wynajęty przez organizację niemiecką, pośrednio finansowaną z budżetu państwa niemieckiego, która mimo zakazu wpływania do portu w Lampedusie z tymi nielegalnymi migrantami wpłynęła, łamiąc zakaz, a wcześniej jeszcze taranując statek włoskiej Straży Przybrzeżnej. Wówczas gromy się wylały na Włochów, którzy chcieli ukarania kapitan tego statku, bo to była kobieta. Jak pan patrzy no, na tą sytuację? Bo z jednej strony wiemy, że to są grupy przestępcze, ale z drugiej strony jest też mnóstwo organizacji finansowanych z państw budżetu, z państw, które są członkami Unii Europejskiej, które po prostu no, świadomie, nieświadomie, nie wiadomo w jaki sposób, ale wspierają przemyt migrantów. Każdy sygnał płynący z Europy, mówiący o tym, że nielegalni migranci w istocie tutaj zostaną przyjęci, zostaną relokowani, czy też zajmą się nimi jeszcze na morzu organizacje pozarządowe, które dostarczą ich do portu, to przecież sygnał wysyłany do tych krajów zapraszamy. Tak jak kiedyś Angela Merkel powiedziała herzlich willkommen i to był sygnał, który spowodował bezprecedensową falę uchodźców, to takie sygnały mówiące o tym, że Europa dyskutuje nad rozwiązaniami relokacyjnymi, to jest sygnał wysyłany tam. Nielegalni migranci, no w istocie no są prawie, że legalni, bo mogą tutaj przyjechać, a my się będziemy wówczas zastanawiać, jak tym problemem się zająć. Tego rodzaju akcje organizacji, rzeczywiście niestety często finansowanych zarówno przez pośrednio przez fundusze, jak i niektórych państw członkowskich,
a i na to wskazują przecież często też dochodzenia, współfinansowane przez przemytników, którzy tych nielegalnych migrantów tutaj dostarczają. Przecież w interesie tych przemytników jest to, żeby ten biznes mógł kwitnąć. Więc taki bardzo nietypowy, można powiedzieć, zbiór tych dochodów, tych organizacji, źródła państwowe z jednej strony, a z drugiej strony źródła mafijne czy przemytnicze. To tylko pokazuje, że no niestety nie ma właściwej odpowiedzi instytucji europejskich i części państw członkowskich na działania tej mafii przemytniczej, która rzeczywiście zarabia pieniądze kosztem tych ludzi, którzy chcą przybyć do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Żeby móc skutecznie dać tę odpowiedź, my musimy wysłać sygnał: granica Europy jest twardo broniona, a my pomożemy wam rozwiązać problem migracyjny, ale tam na miejscu, nie dopuszczając do wypływania tych łodzi z portów, rozwiązując też problemy z dodatkowym dofinansowaniem. My się od takiej solidarności absolutnie nie uchylamy, żeby przeznaczać dodatkowe finansowanie na rozwiązywanie problemu tam na miejscu, ale to jest skuteczne rozwiązywanie problemu. Każde euro wydane tam na miejscu przynosi dużo większy skutek niż tutaj te koszty, które ponosimy na jakieś wydatki właśnie dotyczące czy to relokacji, czy jakichś pomysłów, które nie są skuteczne, a jednocześnie zachęcają do przybywania nielegalnych migrantów do Europy. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia był pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.